Podczas pobytu zimowego w górach skóra narażona jest na działanie wielu niekorzystnych, drażniących ją czynników, między innymi na działanie mrozu, na działanie wilgoci, wysokiego, intensywnego promieniowania ultrafioletowego oraz bardzo niekorzystnie działają na nią gwałtowne zmiany temperatury. Przed wyjazdem w góry zimą warto się odpowiednio przygotować, warto zadbać już w domu o właściwą pielęgnację. Możemy zacząć stosować bardziej bogate i odżywcze kremy pielęgnacyjne oraz jeśli widzimy, że nasza skóra jest ze skłonnością do przesuszania, jest to skóra wrażliwa, możemy udać się do gabinetu i wykonać zabiegi, które uszczelnią barierę lipidową skóry i wyciszą na przykład skórę ze skłonnością do rumienia. Tuż przed wyjściem na stok warto odpowiednio przygotować skórę. Jeżeli mówimy o zmywaniu skóry, o myciu, warto stosować bardzo delikatne, łagodne emulsje, które nie będą wysuszały skóry. Stosujemy bogaty, gęsty krem pielęgnacyjny na dzień. Ten krem musi być wystarczająco natłuszczający, żeby wytworzyć taką warstewkę ochronną na powierzchni skóry. Na taki krem dodatkowo nakładamy preparat pielęgnacyjny z wysoką ochroną przeciwsłoneczną. Warto, żeby taki krem zawierał filtry przeciwko promieniowaniu UVA i UVB i żeby również był gęstszy w konsystencji niż taki preparat, który stosujemy w okresie letnim.